Witam wszystkich. Myślę, że chyba nas już widać i chyba nas już słychać. Więc witam wszystkich w ten niedzielny, bo u was w niedzielne popołudnie, u mnie w niedzielne rano. Dzisiaj spotykamy się, słuchajcie, z Jowitą Woszczyńską, która, jak myślę, że już wszyscy i tak Jowitę znają. Jowita dzisiaj przedstawi nam po pierwsze swoją książkę i też pokaże nam, jak zrobić fajnego misia z masy cukrowej. Omówimy różne techniki, omówimy różne materiały, z czym pracować, jak pracować. No i oczywiście będzie te wszystkie techniki można wykorzystać do zrobienia nie tylko misia, ale różnych innych pluszaków. Słuchajcie, zacznę od tego, że pokażę wam po prostu stronę Akademii, na której znajdziecie Jowity film po tym, jak skończymy sesję na żywo. Więc tak na szybko pokażę wam, gdzie i co u nas na stronie można znaleźć. Więc jak otworzycie sobie stronę Akademii Tortu, wszystkie nasze tutoriale znajdziecie tutaj w zakładce u góry. Można szukać poprzez ten link, a można również szukać klikając w instruktorzy. Więc wszyscy nasi instruktorzy mają tutaj swoje zakładki. Jak klikniecie w zdjęcie Jowity, pokażą się wszystkie materiały dostępne, które Jowita dla nas przygotowała. To jest nasza dzisiejsza sesja. Tak jak wspomniałam wcześniej, po skończonej sesji ten film z sesji będzie można sobie już wtedy na spokojnie odtworzyć na stronie. Każda nasza strona tutorialu wygląda tak samo, zawiera takie same informacje w takim samym formacie, więc myślę, że będzie można taką stronę już intuicyjnie po jakimś czasie oglądać i wiedzieć, co gdzie się znajduje. Na górze samej strony tutorialu macie po prostu linki do sekcji w tym tutorialu, czego się nauczysz, rozdziały tutorialu, gdzie co znaleźć, sam tutorial wideo, więc jak już będziecie gotowi do oglądnięcia tego później, można sobie po prostu kliknąć w ten link tutaj i tutaj pojawi się już wtedy nasz film z Jowitą. Po skończonej sesji dodamy również listę materiałów, na których Jowita pracuje dzisiaj i to znajdziecie sobie klikając tutaj. Nie wszystkie materiały będą podlinkowane, także będzie można prosto znaleźć od razu sklep, w którym narzędzia i materiały będzie można znaleźć. Słuchajcie, żeby już nie przedłużać, włączę od razu nam naszą Jowitę. Jeszcze tylko się tutaj ogarnę. Jowita Woszczyńska. Jowita, dzień dobry. Powiedz nam troszeczkę o sobie dla tych osób. Przedstaw się osobom, które może jeszcze ciebie nie znają, chociaż nie sądzę, że takie są. Powiedz nam troszeczkę o sobie. No co, zajmuję się sugar craftingiem już od dobrych paru lat. To już moje pierwsze sukcesy to jest 2017 rok, gdzie udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski w dekoracji tortów. I od tamtej pory staram się rozwijać właśnie i biorę udział w konkursach. Mój ostatni to 2019 Mediolan. No i to rok, w którym zdobyłaś Mistrzostwo Świata. No nie mów tylko, że o ostatni konkurs, bo to ten najważniejszy, prawda? Tak, tak, tak. No i właśnie specjalizuję się w figurkach ludzi, staram się jakoś dopracowywać te szczegóły twarzy, więc to wszystko, co przez te lata nauczyłam się i przygotowałam do konkursów, teraz przekazuję na szkoleniach, w mojej książce. Jowita, ty jesteś zawsze za skromna. Powiedz nam troszeczkę, bo te wszystkie lata twojej pracy właśnie z masą cukrową, z dekoracją tortów, zaowocowały książką, prawda? Tak. I tak. Książka ma taką oficjalną premierę jutro? Tak, jutro.
ze względu na to, że jest ona jeszcze dostępna stacjonarnie w sklepach, więc jutro jest premiera oficjalna w cukierniach Sowa i na mojej stronie internetowej też można książkę zamawiać, czy tutaj właśnie u Madzi na stronie Akademii Tortu. Jest to książka taka podsumowująca te konkursy dotychczasowe, gdzie kilka technik jest mojego autorstwa, takich stricte właśnie przygotowanych pod konkursy, pod Mistrzostwa Świata. Są wspaniałe przepisy Marcina Ignaszaka, który skomponował przepisy pod moje dekoracje, pod ciasta dekoracyjne, łącznie z ciastami do rzeźbienia, więc myślę, że ciekawe. Dla kogoś, kto Super. przygotowuje dekoracje, to na pewno będzie jakaś taka mała ciekawostka. To powiedz, co konkretnie znajdziemy w Twojej książce? Tutoriale, Tutoriale. techniki, Tak. przepisy. No, przepisy na ciasta, na desery i jak stworzyć figurkę człowieka krok po kroku, zaczynając od modelowania twarzy. Takim moim sposobem, tak? To jest taki typowo mój sposób. Więc tym się Super. dzielę. No i jak przygotować stroje dla figurek, włosy, takie podstawy, które mam nadzieję, że się przydadzą. No na pewno. Super. Do kogo kierujesz swoją książkę? Ja myślę, że do wszystkich, bo ona nie jest kierowana stricte do osób bardzo zaawansowanych. Jak ją przygotowywałam, to starałam sobie wyobrazić siebie na początku mojej drogi, jak moje dzieci były jeszcze malutkie, jak zaczynałam, co by mi się przydało na początku, czyli takie podstawy, z jakich mas korzystać, jakich narzędzi używać, jakich barwników. Więc tam są też prostsze tutoriale dla osób początkujących, które można później na ich podstawie się rozwijać dalej. Super. Super. Okej, okay, dobrze. Czyli wiemy już troszeczkę na temat książki. Przypomnę wszystkim, że książkę można nabyć już teraz, chociaż taka oficjalna premiera będzie jutro, więc będzie można ją dostać i... Do tej pory trwa przedsprzedaż, a sprzedaż oficjalnie się zaczyna jutro. Jutro. Super. U Jowity na stronie, macie tutaj linka do jej strony internetowej, można kupić książkę przez Jowity stronę, można kupić książkę również z dedykacją też u nas na stronie Akademii, można jutro będzie kupić książkę w sklepach Sowy stacjonarnie, więc zapraszamy. A między innymi teraz już... Co, Jowitka, zaczniemy tak. Nasz tutorial z misiem, z pluszakiem? Tak. Dobra. Słuchajcie, ja tutaj przestawię kamerę, żeby było widać miejsce pracy Jowity. Jowita, masz jednego misiaka przygotowanego już, prawda? Tak, tutaj czeka, a my zrobimy takiego samego. Może najpierw opowiem, na jakiej masie pracuję, jakich narzędzi używam, barwników. Super. Czyli te podstawy. Ja akurat pracuję na masie lapet model paście. Ona Dobrze. Jest taka specyficzna, ma w sobie bardzo dużo tłuszczu, ale mi to ułatwia pracę. Ona wtedy jest łatwiejsza do formowania, szybciej trzyma kształt. A do figurek jest idealna, bo figurki mają takie delikatniejsze, bardziej przejrzyste ciało. Nie są takie matowe i bardzo mi się fajnie z niej właśnie przygotowuje figurki człowieka. No ale do misia jest też fajna. I tak, ja sobie tą masę zabarwiłam barwnikiem w żelu, barwię zawsze barwnikami w żelu, tu akurat nie tym barwnikiem, to są te Rainbow Dust żel. Mm-hmm. Ja mi tak czyli ta masa lapet jest, tak. Bo wiem, że pewnie firma jako taka ma również inne rodzaje masy, ale ta tak. Konkretnie, czyli to jest lapet pasta model, tak się nazywa tak, dokładnie? Tak, bo jeszcze i ona jest do figurek. Do figurek, tak. Ta model jest do figurek, jeszcze jest Daisy do koronek, albo jeszcze Wonder do obkładania, ale ja mówię, przede wszystkim pracuję na model. Bo jest dostępna w Polsce? Tak, jest dostępna w Polsce, tak. Zdecydowanie tak, w Pancentrum super. Można ją zamówić bez problemu. A trzeba wiedzieć, że model, sama nazwa model pasta z różnych firm ma różne właściwości, czyli inna będzie Saracino, inna będzie ręszowa masa. One są zupełnie inny skład mają, inaczej się na nich pracuje, więc każdy musi znaleźć tą swoją jakąś ulubioną. Więc to jest to. Je się bardzo fajnie barwi. Oprócz tego jeszcze będziemy używać barwników w pyłku.
czyli takie barwniki, nie wiem, czy to dobrze widać. Widać. Tak, którymi oprócz tego, że malujemy na sucho, możemy też malować nimi, mieszając je ze spirytusem, możemy mieszać je z lakierem spożywczym i wtedy mamy taką ładną lakierobejcę, więc to są naprawdę fajne rzeczy. No i co? No i moje generalnie, uwagi... czyli powiedz, generalnie kupujesz masę w białym kolorze i wtedy z tego barwisz sobie barwnikiem żelowym, żeby uzyskać taki kolor, jak masz w tej chwili? Tak, zdecydowanie. Ja nigdy nie kupuję, chyba że kolor czarny, bo tak to nie kupuję masy zabarwionej. Powiem więcej, na konkursy zawsze dobrze jest sobie mieszać kolory, czyli na przykład mam kolor różowy i mam kolor kremowy, którego użyłam. Jak chcę użyć różowego gdzieś już dalej, to sobie na przykład łączę kropelkę kremu do różu, dodaję, żeby troszeczkę złamać ten róż. Fajnie jest łączyć kolory ze sobą, żeby te odcienie były takie, no mówię, tylko nasze, takie nieoczywiste, to wtedy naprawdę świetnie punktuje przy ocenie na konkursach. A jak nie ma się takich farbek tych podstawowych. No i tak samo z malowaniem. Też te barwniki się świetnie ze sobą łączą, więc też można sobie swoje odcienie jakieś tworzyć. To jeśli chodzi o masę. Narzędzie, to jest moje ulubione, najważniejsze narzędzie na świecie. Potrzebujemy właściwie tylko ten patyczek i skalpel, ewentualnie silikonowy patyczek do modelowania oczu, jeszcze nam się przyda. No i pędzelki. Czyli to są twoje takie najgłówniejsze narzędzia, czyli narzędzie drezdeńskie, tak? Tak, to jest to różowe. Skalpel, rzecz jasna. To mi potrzeba do szczęścia, ale dobrze jest mieć pod ręką czy pędzelki, czy na przykład do bardziej szczegółowego malowania, to jakieś takie pędzelki, o tutaj mamy takie specjalistyczne, gdzie one mają na przykład bardzo cieniutkie końcówki, nie wiem, czy to widać, także... No, widać, o. No, tu akurat nie są Global Artist Network pędzelki, więc dobrze. I ogólnie pędzelków warto mieć zawsze, ja mam zawsze kilkadziesiąt pędzelków w słoiczku pod ręką, bo pędzelki i to jest też podstawa, jak chce się przygotowywać szczególnie konkursowe torty. No i jeszcze zmrażacz, to jest fajna sprawa, akurat tutaj nie wiem, czy widać dobrze, zmrażacz do czekolady, gdzie budując figurkę coraz wyżej, pomagamy sobie, przyklejamy jakieś elementy, szybciej nam praca idzie. Używając zmrażacza. Aha, super, no właśnie. Tak. I wiem, że to jest ten zmrażacz, bo wiem, że istnieją takie do różnych celów, ale ten jest podpisany, że jest do spożywczych. Tak. To musi być zmrażacz typowo do użytku, do spożywki, do czekolady. Tak, super. Tak. I on po prostu, bo wiadomo, kiedy pracuje się długo na masie cukrowej czy na czekoladzie plastycznej, a jeszcze jak ktoś ma ciepłe ręce, to wtedy nam się ta masa nie utwardza i to pomaga w utwardzaniu takiej masy. Super. Dokładnie tak. To jest zdecydowanie fajny tip, myślę, dla większości. Tak, można sobie w woreczku białą czekoladę rozpuścić i tą czekoladą przyklejać elementy, zmrażaczem je utwardzić i coraz wyżej sobie budować figurki. Super, bardzo fajnie wiedzieć. Paletka to jest coś, co jest potrzebne przy mieszaniu barwników w pyłku, klej spożywczy, który ma robię z kleju w proszku, takiego spożywczego do przyklejania. To są kleje takie w proszku, które sobie rozrabiam z wodą. Wolę takie, bo mogę sobie według potrzeby bardziej gęsty czy rzadszy rozrobić, nie? Czyli na przykład... Rozumiem, czyli klej w proszku, czyli tyloza, prawda? Akurat nie, ja miałam taki klej spożywczy z Food Colors, dokładnie jaki on ma skład, ale to nie takie CNC, coś, CMC, tak? CMC, CMC albo tyloza. Słuchajcie, ja tak powiem przy okazji, że te wszystkie narzędzia, bo wiem, że ogląda nas dużo osób z różnych części świata, więc
te wszystkie narzędzia, które Jovita w tej chwili ma przed sobą, ja ta dla tych moich tutaj lokalnych, czyli dziewczyn, które są w Stanach czy w Kanadzie, to wszystko, na czym Jovita pracuje, można u nas również dostać i na internecie, a w sklepach internetowych, na Amazonie. I tak jak wspomniałam wcześniej, przygotujemy tą listę narzędzi z Jovitą już po skończonej naszej sesji na żywo, więc wszystko będzie można sobie znaleźć na stronie, więc nie stresujcie się, nie trzeba niczego zapisywać, wszystko będzie dostępne. Tak. No dobrze. Dobra, to biorę tą naszą masę, zagniatam ją troszkę. Grzewam w dłoniach. A ja powiem jeszcze wszystkim, że ja mam tutaj wgląd do komentarzy, więc będę czytać, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy Was z Jovitą, żebyście te pytania zadawali nam tutaj w komentarzach. I ja w trakcie pracy z chęcią będę czytać pytania i Jovita będzie nam odpowiadać na nie. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Poproszę o pytania. Dobra. Ja tutaj zacznę już czytać, bo mamy sporo komentarzy i spróbuję znaleźć, czy już mamy jakieś pytania. Także ja sobie tutaj, Jovitka, ty pracuj. Mów, dobra. A ja będę szukać komentarzy i szukać pytań. Dobra, no to co, zaczynamy od brzuszka misia, czyli tutaj od tego tułowia. Formujemy taki prosty kształt, taki jakby gruszki. To ja pierwsze pytanie zadam. Jovita, czy wszystkie figurki tego typu, czyli po prostu misie, jakieś zajączki i tak dalej, zaczynasz właśnie od tułowia? Tak. Dobra. Tak, zawsze zaczynam od tułowia, bo to taka podstawa, na której później można się wtedy skupić na głowie. Głowę już zamontujemy sobie na gotowym tułowiu. Tak go tutaj układam sobie najpierw na płasko troszkę. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Chodzi o taki kształt. O. Tak, dobrze widać. Dobrze. Czyli to jest taka dosyć, że tak powiem, zaostrzona gruszka. Tak. Okej. Dla wzmocnienia tutaj mu wbiję w szyję wykałaczkę, żeby nam się czasami nagłówka, ale z tym użyciem wykałaczek to różnie bywa. W cukierniach na przykład, przynajmniej u nas w cukierni, nie wolno używać wykałaczek. Można po prostu poczekać, aż masa bardziej stężeje, będzie chwilkę jej dać i wtedy pracować dalej, będzie bardziej stabilna. Nie? Tak to wygląda na razie. Super. Dobra. Tutaj przesunę to. Tak. Ania się pyta w międzyczasie, czy będzie film można obejrzeć później. Tak, będzie można, jak skończymy naszą sesję na żywo z Jovitą, tak jak już wspominałam na początku. Wszystko znajdziecie na stronie w Akademii i tak jak Wam pokazywałam, można znaleźć we wszystkich tutorialach, a można również wejść po prostu na stronę z naszymi instruktorami i tam zobaczyć wszystkie materiały, które Jovita dla nas przygotowała, więc wszystko będzie na stronie, niczym się nie przejmujcie, będzie można sobie wrócić do materiału i odtworzyć. Okej. I teraz nogi misia. Najłatwiej jest sobie przygotować dwie równej wielkości kuleczki. Mniej więcej. Okay. I teraz tak, żeby taką nogę zrobić, to w ten sposób, ten ruch, tak, tutaj spłaszczam sobie z przodu. No. Jovitka, tak, uciekasz nam trochę z ekranu. Okej, jest wszystko teraz widać. Jest, dobrze, tak, dobrze.
Dobra. To ja w międzyczasie jeszcze zapytam Jowita, bo Ewelina pyta, ile gram masy masz tej brązowej, czyli ile na przykład, czy, o, może w ten sposób. Jak przygotowujesz na przykład figurkę na konkretny tort? No bo z reguły przygotowujemy jakieś figurki, mając rozmiar tortu, na który to robimy, tak? Czy masz jakieś konkretne miary, czy może jak obierasz skalę takiego misia? Skąd wiedzieć, ile masy użyć na poszczególną część ciała? O. No ja tak szczerze mówiąc to nigdy nie... Na szkolenia faktycznie sobie ważę tej masy, żeby po prostu nie było już tak zamieszania, żeby, ale tak to na oko. Troszkę więcej zazwyczaj sobie zabarwię. I w ten sposób, jeśli się taką figurkę powtarza kilka razy, no to w tym momencie można sobie tą figurkę już zważyć i wtedy wiemy, ile nam jest potrzeba. Ja robię trochę większe te figurki, żeby tutaj było wyraźniej widać. One są zazwyczaj w cukierniach są dużo mniejsze, więc... Dobrze, to ja może podpowiem, że myślę, że Jowita się z tym zgodzi. Kiedy ja to jestem ogólnie mało figurkowa i to wszyscy wiedzą i się wcale z tym nie kryję, ale jeżeli już przyjdzie mi zrobić jakąś figurkę, to po prostu wyciągam sobie atrapę w tym rozmiarze, na który przygotowuję tą figurkę, żeby po prostu mieć wizualnie... Też mam atrapę przygotowaną, bo też, tylko że to by było chyba trochę za wysoko dla nas, jakbym, bo tak. A propos atrapy jeszcze powiem, że jak zaczynam sobie pracować, że niekoniecznie tutaj do kamery to będzie dobrze widać, ale ja sobie tak o, wbijam wykałaczka, ciach, misiu i wtedy jest mi łatwiej, nie? Bo ona już wtedy mi się nie rusza i sobie ją przygotowuję i tak jak właśnie mówisz, jak figurkę człowieka, to muszę mieć atrapę wielkości piętra, które będzie przygotowywane i wtedy idealnie mogę ją tak usadzić, potem tylko ją przenoszę delikatnie na tort, wszystko się zgadza, także faktycznie atrapa to jest świetny pomysł, nie? Żeby jakoś dokładnie, tak sobie... Słuchajcie, też uważam, że atrapa to musi być po prostu w arsenale narzędzi każdej osoby tortującej, bo to naprawdę pomaga, szczególnie przynajmniej dla mnie, gdzie ja naprawdę nie mam wielkiego doświadczenia z figurkami, nie byłabym w stanie przygotować tej figurki w odpowiednim rozmiarze, żeby jej nie zrobić ani za dużej, ani za małej. Więc taka atrapa w rozmiarze niekoniecznie nawet identycznym do naszego piętra, ale przynajmniej zbliżonym, żebyśmy mieli to odniesienie wizualne do tego. Oj, coś nam się Jowita zacięła. Mam nadzieję, że za chwileczkę... odblokuje nam się wszystko. Momencik, poczekajcie chwilkę, bo coś nam się zacięło. Myślę, że zaraz do nas Jowita wróci. O, i niestety wyrzuciło Jowitę z pokoju, ale nie szkodzi. Zaraz napiszę do Jowity, więc nie uciekajcie. Zaraz Jowitka, bo już widzę, że widzi moją wiadomość, więc zaraz wejdzie z powrotem do pokoju. I będziemy dalej prowadzić nasz program. Słuchajcie, więc wracając jak tutaj, o, już Jowita wraca do nas. Okay. Jesteśmy z powrotem, po krótkiej chwili, ale mamy powrót. Nie słyszę ciebie. Teraz? Teraz? Tak.
Lekki pogłos jest. A Jowita, słuchawki jak włożysz, tak jak mieliśmy wcześniej? A teraz nie słyszę cię, bo masz mikrofon wyłączony i w jednym, i w drugim miejscu. Nie słyszę. Na kamerze z komputera, Jowita, masz wyłączony mikrofon. Tak, tak, wiem. Teraz cię słyszę. Dajcie nam chwileczkę, zaraz tutaj... Teraz dobrze mnie słychać? Teraz dobrze. Tak, teraz cię dobrze słychać. To połączę przez komórkę, a na razie będziemy dobrze. Tak włączone, bo super. Teraz nie wykombinuję. Dobra, nie ma problemu, ale widzimy mi się, więc tak. Przepraszamy za chwilową przerwę. Więc słuchajcie, wracamy do naszego misiaka. Mówiliśmy o tym, że warto mieć atrapę wielkości tortu, żeby w tym momencie wizualnie zobaczyć tą figurkę, jakiego powinna być rozmiaru i upewnić się, że nie robimy jej ani za dużej, ani za małej. Tak. Tak, w ogóle na atrapach są budowane całe torty konkursowe, więc ja z atrapami to już jestem za pan brat, no bo mówię, co konkurs, to najpierw są przygotowywane atrapy, to jest taka baza, podstawa, na której się pracuje, więc u mnie połowa mieszkania jest wypełniona atrapami i tych atrap naprawdę jest mnóstwo, ale no to jest taka trochę niby śmieszna rzecz, ale to jest podstawa, nie? Przy tych całych dekoracjach cukierniczych. Dobrze, tutaj mam tu. Dla tych, to jeszcze może ja wspomnę. Wiecie co, tak jak Jowita powiedziała, że można sobie poszczególne części takiej figurki, jak na przykład praktykujecie sobie robienie figurek, później zważyć i w tym momencie już mieć po prostu gdzieś zapisane i wiedzieć mniej więcej ile gram na którą część ciała przeznaczyć na dany rozmiar tortu. My po sesji zapiszemy po prostu, może zmierzymy figurkę, którą Jowita tutaj robi. Tak, nie ma problemu. Zważymy, ile masy poszło na nią na taki rozmiar i będziecie mieli te dane dla ułatwienia pracy podane również na stronie tutorialu. Tak, więc ma problemu. Więc niczym się nie przejmujcie. Zważymy masę, tak. Dobra. No to ten tułów z nogami już czeka, a my się teraz zabieramy za głowę. Ja zazwyczaj robię te głowy takie dosyć duże. Okay. A, pokażę coś, taką ciekawostkę. Model się czasami przegrzewa, jak się ją zagniata i w tym momencie robią się na masie takie cienie. Więc jak zagniatamy, to warto te brzydkie cienie sobie tak później na koniec zagnieść w jedno miejsce i umieścić je pod spodem figurki. Nie? Czyli te wszystkie takie brzydkie miejsca ukrywamy sobie gdzieś tam na wysokości szyi. Ja mam właśnie z tym zawsze problem. O, no to tak, mówię tak sobie fajnie, ciach, zaginamy, nie ma. Okej. I teraz zaczynamy modelowanie głowy palcem. Nie, podobnie jest z figurką człowieka, też musimy najpierw sobie kulkę uformować i potem ją wgnieść palcem tak mniej więcej w połowie wysokości. Jowita, jesteś? Bo znów jestem, coś mi zacięło. A jesteś, jestem, dobrze. Jestem, Dominika jestem. Pyta, jak ta masa reaguje na ciepłe dłonie? Średnio. Znaczy, ja też mam dosyć ciepłe dłonie, ale po prostu nauczyłam się z nią pracować w ten sposób, że chwytam ją dosłownie opuszkami palców, nie trzymam jej tak cały czas w dłoni, bo wtedy faktycznie by się nam przetopiła, więc trzeba mieć
wychłodzone pomieszczenie, nie może być mocno nagrzane powietrze w pomieszczeniu. Raczej się to robi gdzieś w klimatyzowanych miejscach, tak jak u nas w cukierni. No i właśnie odpowiedni rodzaj trzymania figurki, tej głowy, całej tutaj masy. O. Dobra. Pokażę tak. No. Bokiem. O, coś takiego. Dobrze. I teraz. To już jak przy jesteśmy przy temacie ocieplania się masy, Joanna pyta, czy polecasz pracę w rękawiczkach? Ja wiem, że ja nie cierpię pracować w rękawiczkach, ale Jowita, ty? I w momencie, kiedy obkładamy tort masą cukrową, to okej, ale jak robimy już figurkę i te małe szczególiki, no to ciężko to niestety. Nie ma takich idealnie dopasowanych do dłoni rękawiczek i zawsze gdzieś te zagniotki od rękawiczek będą nam zostawiały ślady, więc to chyba jest nie do przejścia. Przynajmniej u mnie. Ja osobiście też nie lubię pracować w rękawiczkach, ale myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. No mówię, ja u mnie problemem jest to, że one zostawiają mi ślad na masie, nie? Więc jak zależy mi na gładkim jakimś tam, na przykład na buzi figurki, no to nie jestem w stanie tego zrobić w rękawiczkach już. Rozumiem, okay. Dobrze. Dobra, tu mamy dziurkę. No. Czyli tym narzędziem, to ta dziurka taka dosyć spora jest, prawda? Tak, bo to sobie tutaj powiększyłam. To jest narzędzie silikonowe dla tych niewtajemniczonych. I teraz umieszczam głowę. Mhm. Mamy tutaj sporo próśb, Jowita, o obniżenie kamery, jeżeli dasz radę. Jeżeli dałabyś radę obniżyć troszeczkę kamerę. Jeżeli nie, to zostawimy tak. I słuchajcie, i ja później, jak już skończymy sesję i przygotuję film do nas na stronę, to wyedytuję film tak, żeby było wszystko zbliżone, więc będziecie mieli bardziej szczegółowy film. Także nie przejmujcie się, będzie dobrze widać. Okej. Ciach. Okej, i teraz sobie wygładzam. Mamy pytanie następne, Jowita. Monika się pyta, co robić, kiedy figurka wilgotnieje? Nie wiem dokładnie, Monika, jeżeli jesteś tutaj z nami na sesji, czy możesz powiedzieć konkretnie, o co chodzi? W jakich warunkach? No właśnie, w jakim momencie? Czy ona ci wilgotnieje już będąc na torcie, czy w trakcie pracy? Powiedz, bo może chodzi ci o to, że masa się ociepla i robi się miękka? Daj znać i ja będę tutaj patrzeć, czy pojawi mi się pytanie, dobrze? Bo wilgotnienie figurki to zazwyczaj się dzieje, kiedy one czekają już w lodówce po prostu, gdzieś tam w chłodni. W cukierniach to są zamontowane po prostu osuszacze powietrza, które tą wilgoć zabierają, bo faktycznie masa cukrowa, a już model szczególnie chłonie, takie kropelki się osadzają jakby na masie, więc to trzeba, jeśli chodzi o normalną lodówkę, to najlepiej zamknąć ciasto z figurką w jakimś pojemniku, jeszcze je owinąć streczem, jeżeli ta lodówka nie ma pochłaniacza wilgoci, z tego co ja wiem. Tak, zdecydowanie dużo zależy od tego, w jakich warunkach pracujemy. Słuchajcie, ja niestety jestem w tej chwili w takim klimacie, gdzie wilgość powietrza mamy dużą przez cały rok, już o lecie nie wspominając, i na przykład u mnie strasznie trudno pracuje się właśnie z masą cukrową, więc to zwróćcie uwagę po prostu, jakie macie warunki w domu. I tak jak Jowita mówi, zdecydowanie klimatyzacja pomaga w ogóle przy pracy z tortami, tym bardziej przy pracy z masą cukrową. Klimatyzacja, osuszacz powietrza, to jest następna maszyna taka, która po prostu wyciąga wilgoć z powietrza w pomieszczeniu. To tak, pomaga. Tak. Ja właśnie wyposażyłam się w klimatyzację ze względu na to, że latem za duże upały też przeszkadzają mi w pracy.
I od razu jest funkcja przy klimatyzacji osuszenia powietrza, gdzie właśnie przychodzi jesień, deszcze i w tym momencie może być problem. Dobrze. Jewitka, wracając do barwników, Renata jeszcze pyta, bo mówiliśmy o tym na początku, jakiego barwnika użyłaś do zabarwienia masy cukrowej do misia. Renato, leżą dwa barwniki, prawda, Jewita? Tak. To są te Rainbow Dust Gel. One są świetne, bo są bardzo mocno napigmentowane, więc polecam. Dobrze. Okej, na razie mamy coś takiego muminka. Jak sobie super radzić z papruszkami? Widzę pytanie. No to jest naprawdę też tragedia z papruszkami. Staram się tak, ubierać w jakieś jasne kolory, obok mieć ręcznik zawsze papierowy, lekko zwilżony i co jakiś czas wycierać, no mieć czyściutko wszędzie naokoło. No to jest faktycznie, no to jest to problem, a jak już mi się coś przyklei takiego, to delikatnie skalpelem usuwam, ale no miałam jakiś taki śmieszny przypadek, że pani przyjechała na szkolenie z figurki człowieka i ubrała się w moherowy czarny sweter. Mama. Więc są takie, no paproszki są okropne, tak, to się zgadzam. To jest walka. Nawet taki zwykły bawełniany kuchenny ręcznik mam wrażenie, że nie pomaga. Czyli papierowy, zwilżony, no tak. Ja to sobie zawsze też biorę kawałek masy po prostu i nim przejeżdżam po całej mojej, po miejscu pracy, żeby coś, jeżeli coś tam leży, żeby przykleiło się do tego kawałka masy i chociaż tego i tak do końca nie jesteśmy w stanie powietrzu, wszystkiego nie? Jakoś kontrolować. W powietrzu lata, tak. Dokładnie. Dobrze. Tu sobie zabarwiłam troszeczkę, rozjaśniłam białym kolorem masy i zrobię takie dwie poduszeczki dla misia tutaj przy łapkach. A wracając do pytania Moniki, bo wyjaśniła tutaj troszeczkę. Monika mówi, że robi w warunkach domowych dla siebie i bliskich i czy najlepiej figurka w lodówce w pojemniku zamkniętym po zdobieniu figurki. Ja nie. Nigdy nie trzymam. Sama figurek figurka w lodówce. Nie, tylko jak już jest umieszczona na cieście, to wtedy jak sama figurka absolutnie nie. Właściwie to nawet nie powinno się trzymać figurek w lodówce. Jest taka zasada, że jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej umieścić figurkę zaraz przed podaniem tortu, a nie ją gdzieś tam przechowywać, powiedzmy, cały dzień w lodówce, nie? Bo to jeszcze gorzej. Czyli po prostu na miejscu pracy przykryć, może włożyć do jakiegoś kartonika, żeby się nie zakurzyła, ale zdecydowanie tak, nie tak. W lodówce. Tak. Dobrze. Tutaj jeszcze jedno pytanie, Iwona, która ogląda nas na YouTubie, tak a propos. A co, gdy masa cukrowa, ona pracuje na Saracino, przy rozwałkowaniu przykleja się do maty? Zależy, czy należy ją czymś podsypywać, tak jak ciasto? Tak. Koniecznie do podsypywania. Ja używam woreczka takiego z Wiltona, są takie gotowe pojemniczki, gdzie sobie wsypuję mączkę ziemniaczaną, skrobię ziemniaczaną. Można użyć skarpetki takiej komuniny, dziecięcej, białej, do której też można sobie wsypać tą mączkę, zawiązać i taką skarpetką sobie podsypujemy blat, nic nam się wtedy nie przykleja. Może to być też cukier puder, ale cukier puder się jednak troszeczkę klei, a mączka ziemniaczana czy skrobia ziemniaczana, mówię, elegancko nam się to wszędzie wałkuje. Polecam. Dobra. Teraz silikonowym patyczkiem zaznaczam miejsca oczu. To Jewika, powiedz nam jeszcze w międzyczasie, bo żeśmy gadały, w międzyczasie zrobiłaś sobie już oczodoły na figurce. Tak. Właśnie sobie zaznaczam tutaj. I zaznaczam je trochę większe, bo jeszcze mu dołożymy powieki do tych oczu. Jak te oczki dołożymy, oczka, no to jeszcze będą powieki. Czyli te oczodołki robisz w tej chwili takim narzędziem silikonowym. Tak. O. Tak. Super. Dobra. Jakieś wskazówki do tego, jak powinny być rozmieszczone?
dla takich ciężko robiących figurki jak ja. Ojej. Nie, no po prostu jak chcemy bardziej taki kawaii, czyli taki bardziej Hello Kitty, no to wtedy trochę szerzej. Zależy od projektu, zależy co tam chcemy. Bo niektóre misie mają tak bardzo blisko siebie, takie dwa małe oczka, a tutaj tu zrobimy je szerzej, więc to zależy, wszystko tam przyjdzie do głowy, w naszym, jaki będziemy mieli pomysł na tego misia. No ważne, żeby były symetrycznie, to tak samo przy figurce człowieka, ważna jest ta symetria, nie? Zachowanie symetrii. Dobra, aha, i tym patyczkiem jeszcze zaznaczę sobie miejsca, gdzie chcę, żeby były uszy misia. Ciach. I teraz tak, z masy cukrowej tej, jeszcze uszy. I tak samo, dwie małe kuleczki masy równe. Mówiliśmy wcześniej o używaniu wykałaczek przy montowaniu figurki i tutaj Ewa się pyta, czy w tortach konkursowych można używać drucików w figurce. Ewo, z reguły tak, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek konkursy tortów, to musisz zapoznać się z regulaminem danego konkursu. Tak. I jeżeli są wątpliwości, to w tym momencie, czy jest coś niewyjaśnione do końca, to warto napisać do organizatorów konkursu i o to się zapytać i mieć to również, że tak powiem, zapisaną taką odpowiedź, żeby później nie było nieporozumień. Są przyjęte ogólne jakieś zasady, gdzie powiedzmy, że w każdym konkursie się one powtarzają i dla tych, którzy uczęszczają na takie konkursy, są oczywiste, ale, ale niektóre nie są, więc jeżeli... Ja przynajmniej zawsze radzę, Jowita zdecydowanie ma większe doświadczenie konkursowe niż ja, ale zacznij od przeczytania regulaminu danego konkursu, na który jedziesz. Tak jak mówię, prawda? A jeżeli jest coś niedopowiedziane, to zdecydowanie napisać do organizatorów i zapytać bezpośrednio. Tak, ja jeszcze może podpowiem, że to, co można ewentualnie użyć w figurce, to już na przykład wbić w ciasto nie można i tak nie można na przykład wbić bezpośrednio w ciasto wykałaczki czy drucika. Musi być on zawsze zabezpieczony takim specjalnym plastikowym zabezpieczeniem, końcówką, która jest dopuszczona do kontaktu z żywnością. Jeżeli tego nie będzie, to teraz niższa ocena będzie tortu. Ja teraz tak, zdecydowanie nie wbijamy drutów florystycznych bezpośrednio w tort. O tym musicie pamiętać. Druty florystyczne, bo widzę, że to się często zdarza, druty florystyczne powinięte taśmą florystyczną nie mogą być wkładane bezpośrednio w ciasto czy w tort, muszą być zabezpieczone. Tak, tutaj uszy misia, ja robię takie dwie łaski. Wbijam je w te miejsca, które sobie zaznaczyłam i jeszcze patyczkiem w ten sposób robię sobie takie dwa miejsca, gdzie je przyjmę. Robisz takie wgłębienia, prawda? Tak. Dobra. Teraz tak. Od razu sobie zaznaczę jeszcze miejsce, gdzie będzie nos. Czyli ciach. Teraz biorę kawałek masy zabarwionej na czarno i z tego zrobimy oczy misia. I to jest, tak jak wspomniałaś wcześniej, jedyna masa, którą kupujesz już zabarwioną. Czarne. Tak, to jest jedyna, którą polecam. Ja nie kupuję, ja polecam kupić taką masę. Ja sobie też barwię, bo ja sobie już i tak wszystko barwię, i tak wszystko, ale to polecam, bo faktycznie jest najtrudniej zabarwić na czarną masę, bo często jest tak, że barwnik jest źle napigmentowany i wtedy może być kłopot z uzyskaniem czarnego koloru, jak dodamy za dużo barwnika. Powiedzmy, tutaj akurat te barwniki są bardzo mocne, ale niektóre troszeczkę mniej. Dodamy więcej żelu do masy, ona się nam zrobi wtedy za rzadka, za taka za bardzo
nie będzie nam trzymała kształtu, więc to nie Właśnie, polega. o tym warto pamiętać, słuchajcie, bo akurat u nas na grupie Akademii ostatnio padło pytanie, że masa się zrobiła za miękka i roztapiała się komuś w rękach, bo zabarwiono masę barwnikiem pyłkowym rozrobionym w alkoholu. Tego się nie robi. Do barwienia masy, prawda, Jolita, używamy barwników w żelu. I też, jeżeli dacie tego barwnika zbyt wiele, to potrafi zniszczyć masę, więc trzeba ostrożnie. Tak, zdecydowanie. Dobrze, ja tutaj już pytanie Leszka wrzuciłam na tapetę, że tak powiem. Leszek się pyta, czy zamiast wykałaczek, czy drutów można użyć spaghetti? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To właśnie we Włoszech Barbara Rydzini nam opowiadała, że u nich jedynie makaron spaghetti się używa jako takie podpórki dla figurek. Tak, to prawda. Chociaż on jest troszeczkę, ale jak się uda, no to świetnie, to rewelacja. No, to mi trochę za dużo. Ja, Jolita, wracam do pytań, bo niektóre pytania to mi się szybko dosyć to wszystko przewija i mi umknęły. Kinga się pyta, czy poczekać, aż stwardnieje głowa, zanim ją nałożysz, żeby nie zniekształciła tłowia, jeżeli robisz to bez wykałaczki. To tak, to poczekać, aż stwardnieje, znaczy się tułów, ta podstawka, bo głowa nie, tylko tłowie, jeśli będzie bardziej stabilne, stwardnieje, to wtedy w tym momencie nakładamy głowę, która jest jeszcze miękka, żeby się mogli w niej modelować. Aha. Dobra. No ale tutaj właśnie też pomaga ten zamrażacz, prawda? Bardzo przydatna rzecz w tym momencie. Tak. Okej. Słuchajcie, ja tutaj wspomnę, że na niektóre pytania, bo ja tutaj wracam, odpowiedzieliśmy już w trakcie, więc nie będę na nie odpowiadać. Słuchajcie, powtórzę się tylko, że wszystkie informacje umieścimy na stronie tutorialu, więc będzie sobie można spokojnie do tego wrócić, przeczytać. Będą linki do materiałów, które Jolita użyła. Zmierzymy figurkę, bo parę pytań padło na to, jakiej wielkości ta figurka ma być, na jaki rozmiar tortu i tak dalej. Omówiliśmy to w trakcie, będzie można sobie to odtworzyć w filmie i będą również te informacje na stronie tutorialu, więc nie przejmujcie się, wszystko będzie. Dobra, doklejam jeszcze nosek. Jeszcze mniejszy. Jeszcze go później trochę podmaluję barwnikiem, jak już będę malować. Magda się pyta, czy zamrażacz powoduje szybkie schnięcie, czy też skleja elementy? Skleja. Zdecydowanie skleja, tak. No i teraz ważna sprawa. Postaram się to tak pokazać, żeby to było dobrze widać. Staram się to... O, może w ten sposób. Chodzi o to, żeby dokleić na oczy powieki jeszcze. Czyli biorę takie malutkie kawałeczki masy. Przygotowuję coś takiego. I to doklejam nad okiem i pod okiem figurki. To może to drugie oko, jak się da, Jowitka, zbliżyć jakoś do kamery, żeby było lepiej widać, bo to dosyć daleko i nie widać za bardzo. Dobra, a teraz? Czyli lepiej. Czyli wzięłaś po prostu malutki taki wałeczek z masy i umieszczasz pod okiem. Tak. Tak. O, i tak samo z góry. Jeszcze wrócimy do tego zamrażacza. Agnieszka się pyta, czy załóżmy zrobisz korpus i wtedy sprejujesz zamrażaczem i wtedy nakładasz głowę? Można, chociaż
Zamrażacze są dosyć kosztowne. Ja się staram zawsze je używać, jak już naprawdę nie potrafię sobie poradzić w inny sposób. Dlatego chyba lepiej sobie zostawić ten zmrażacz i na przykład poczekać, aż tłowie samo stężeje. Tak myślę, bo faktycznie jest to kosztowna sprawa. Mówię, ja go używam w momencie, kiedy doklejam jakieś takie naprawdę delikatne elementy. Albo mam problem z bardzo skomplikowaną jakąś konstrukcją figurki. Tutaj na przykład te uszy możemy dokleić na zmrażacz, to wtedy fajnie wyjdzie, bo szybko nam się przyczepią do głowy misia. No, także w ten sposób. Dobra. A Lidia się pyta, czym zabezpieczamy druciki. Druciki, Lidia, masz na myśli, zanim włożymy je do tortu, bo jeżeli używasz drucików w figurkach czy w kwiatach jadalnych, to on niczym ich się nie zabezpiecza. Druty florystyczne i wykałaczki, tak jak Jowita wspomniała, zabezpieczamy przy włożeniu ich w tort. I są do tego różne sposoby, prawda? Są różne preparaty, w których można drut florystyczny umoczyć i on po prostu zabezpieczy to. Można włożyć w słomkę, taką do napojów, i słomka wtedy wchodzi w tort. Albo można też, jeżeli chodzi o kwiaty florystyczne, to są takie specjalne pojemniczki, które się po prostu wkłada plastikowe w tort i wtedy drut wchodzi w ten pojemniczek. Tak. Nie wkładamy drutów florystycznych w tort, dlatego że druty florystyczne są pokryte taśmą florystyczną, która ma klej. I to no, może się po prostu w tym torcie nam zostać. Tak, to prawda. Najbezpieczniej użyć takie specjalne końcówki plastikowe. To są takie właśnie pojemniczki białe, które się wbija w ciasto i dopiero w to wkładamy drucik czy wykałaczkę. One są zazwyczaj dostępne w takich sklepach cukierniczych, na przykład online. Patrzę, czy tutaj, bo akurat mam niektóre sprzęty przed sobą, ale niestety nie mam pojemniczka przed sobą. Ale słuchajcie, żadna strata. Tak jak wspomniałyśmy, będą wszystkie narzędzia i postaram się nie zapomnieć, żeby umieścić link do takich pojemniczków w liście materiałów. Ale do figurek ja osobiście, jeżeli już przyjdzie mi robić figurki, tylko że ja zawsze. Że ja mało figurkowa jestem, to słuchajcie, słomkę do napoi. Też można, tak. Dobra. Tutaj jeszcze widzę, że trochę mi brakuje masy, to sobie doklejam, bo tą masę się bardzo fajnie dokleja. Jak chcemy troszeczkę kształt zmienić, czy wymodelować buzię, to możemy doklejać i nie będzie widać w ogóle połączeń, bo ona się tak fajnie rozsmarowuje. Tym bardziej, że my tutaj będziemy to jeszcze skalpelem nacinać, ale. Ja tak zazwyczaj, jak właśnie człowieka modeluję, to sobie doklejam elementy do twarzy, tak jakbym rzeźbiła. Nie robię tej głowy z jednego kawałka, tylko doklejam czubek czy policzki. I w ten sposób można o wiele ciekawszy kształt uzyskać, koniec końców. Mówię, a tą masę można fajnie rozcierać. Super, czyli ona ma właściwości takie praktycznie czekolady plastycznej. Tak. Super. I teraz, dopóki jest miękka, będzie inny efekt nacinania czy rzeźbienia skalpelem w tej masie, a inaczej, jak już jest zastygnięta, bo tutaj
te nacięcia będą zupełnie inny efekt dawały, a my troszeczkę poczekamy. One będą takie bardziej Jowitka, a puszyste. możesz nam trochę bliżej do kamery pokazać? Bo dosyć daleko mamy kamerę od stołu. No. Ja wiem, ja później to spróbuję zbliżenie zrobić, ale ten. Okej. Okay. Chodzi mi o to, że te nacięcia mają, będzie inny efekt przy... O, spróbuję znaleźć. Ostrość nie znajdę. Dobrze jest. Aha, okej. Okay. Inaczej jak ona jest miękka, inaczej jak jest twarda, to takie są bardziej... Może ja pokażę na tym, Misiu. Takie są bardziej, o, nie? Takie... Czyli powiedz, bo w tej chwili będziesz zaczynała robić futerko misia, prawda? Czyli, bo ktoś już pytał tutaj w międzyczasie właśnie o to, jak będziesz robić to futerko. Polecasz je robić już na masie, która zdążyła troszeczkę, że tak powiem, zastygnąć, czy na takiej świeżej? Tak, tak. Zdecydowanie na tej, która zdążyła już trochę zastygnąć. Inny efekt będzie taki, kurczę, spróbuję tutaj pokazać, no, gdzieś na jakimś takim miejscu. O, nie wiem, czy to widać. Troszeczkę słabo widać. Dobra, okej. Okay. O, teraz chyba widać więcej bokiem. Czyli po prostu pociągasz skalpelem tak. Ruch jeden przy drugim po masie. Tak, a tutaj... O. Teraz łapię ostrość lepiej. Okej. Układam te nacięcia tak, jak promieniście na tej buzi, czyli... Czyli od nosa po prostu do zewnątrz. Tak, od noska zaczynam. I tak promieniście sobie je układam. Dobra. Słuchajcie, zrobimy jeszcze dla ułatwienia sprawy może z Jowitą dokładniejsze zdjęcia, zbliżenie figurki. To myślę, że to też ułatwi Wam pracę. Tak. Ja go może całego nie będę nacinała, bo to by strasznie długo trwało, ale jeszcze pokażę tego zajączka tutaj z boku. Najpierw nakładam tą figurkę, co jest tutaj, a później dopiero doklejam rączki, żeby to się wszystko rączki razem nie trzymało, tak? To warto wiedzieć, bo ja znając siebie pewnie zrobiłabym na odwrót. Ale podkreślam, ja z figurkami trochę na bakier. Doklejam tutaj taki mały tułów, ponieważ ta masa jest klejąca, to ona mi się tutaj ładnie przykleja. Doczepiam taką małą głowę zajączka. Czyli widzę, że wszystkie główki robisz mniej więcej w ten sam sposób, czyli po prostu kulka z masy, później palcem po środku miejsce na oczy i nos? Tak, tak. Kurczę, jak to fajnie prosto wygląda, jak się ogląda. Tutaj wezmę jeszcze tak, ciach od razu. Tak, zawsze jest taka podobna zasada, że robimy dziurkę na głowę. Ciach. Dwie małe nogi i ręce też doczepiamy. Mam nadzieję, że tu... O, teraz widać? Widać. Tak. Tak. Dobra. I ta sama zasada. Zawsze biorę jedną kuleczkę, przedzielam ją na pół i z tego kulam sobie nogi, ręce, figurki.
To jest taka trochę skomplikowana figurka, także trochę nam to zajmie. Aha, ja sobie gadam, zapomniałam włączyć swój mikrofon. Chciałam powiedzieć, że założyłam fajny komentarz tutaj Dominiki Zaleto Dobre, która używa wosku pszczelego do zabezpieczania drutów florystycznych czy wykałaczek. Tak, ja też o tym słyszałam, że są nawet takie preparaty za granicą, w których się właśnie macza te druciki, są, tak. Ale ja nie jestem pewna, jak to by na konkursach było, bo to jest pewnie okej, tylko mówię na konkursach to by trzeba trochę jednak uważać i mimo wszystko wyposażyć się Pamiętam, u nas są te preparaty właśnie, to była tak nowość około 3-4 lat temu, to była nowość na rynku i pamiętam, że wtedy jeszcze to był konkurs mój pierwszy chyba w Nowym Jorku, na którym było w regulaminie powiedziane, że można używać tego preparatu, było to wyszczególnione. Tak jak mi się wydaje, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, że warto po prostu, jak coś jest niedopowiedziane w regulaminie, zapytać u organizatorów, żeby później właśnie nie zostać zdyskwalifikowanym przez jakąś taką małą głupotę. Tak, tym bardziej, że... No, ale tutaj Dominika mówi o wosku pszczelim. Ja akurat mam wosk z pszczeli, jeszcze sobie przywiozłam z Polski, więc no, to powinno być okej, okay, bo wosk pszczeli jak najbardziej... To może ja powiem tak, ja za pierwszym razem w Mediolanie w 2017 roku miałam takie kwiaty kakaowca na torcie i one właśnie były budowane na drucikach i zależało mi na tym, żeby nie zepsuć, bo to było przyczepione do piętra, które było całe pokryte masą czekoladą. No i nie chciałam tego uszkodzić, więc powbijałam te druciki, ale najpierw je maczałam w czekoladzie. No ale to niestety właśnie było nie tak i dostałam bardzo mocno tam po punktacji z tego powodu, więc mówię, czasami takie eksperymenty to mogą się tam źle skończyć. Więc... Źle skończyć, jeżeli chodzi o konkursy. Dobra, no to tak. Czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli po prostu jeżeli coś nie jest wspomniane, najlepiej się zapytać i słuchajcie, tak. Przede wszystkim. To jest bardzo fajne, bo organizatorzy wtedy dają odpowiedź na stronie i to jest wszystko już wtedy tak jakby... Tak, a jeżeli nie ma możliwości zapytania bezpośrednio przez stronę, polecam Wam wysłać e-mail i ten e-mail z odpowiedzią sobie zachować, gdy w razie czego, bo na większych konkursach, na przykład na konkursie w Anglii na Cake International, jedne osoby odpowiadają na e-maile związane z regulaminem, a oceniają sędziowie i tych sędziów na przykład na tym konkursie jest dosyć sporo i nieraz się zdarza tak, że jedna osoba odpowie tak, a druga mówi co innego, więc warto mieć tą odpowiedź zapisaną, bo tak, w tym momencie tak, to jest tak. Okej, okay, no ja pytałam, powiedziano mi w ten sposób, zrobiłam i w tym momencie macie, że tak powiem, gwarancję, że coś nie zostanie zdyskwalifikowane, jeżeli zrobiliście faktycznie tak, jak organizatorzy Wam powiedzieli, że można. Dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze doklejam małe oczy. Najlepiej sobie co chwila myć ręce, jak się pracuje na tej masie, bo jednak ręce się potrafią kleić. I teraz pokażę. Też mam nadzieję, że to będzie widać. Tak jak tutaj to futerko jest tak nacinane, tak tutaj możemy spróbować zrobić inną techniką, czyli tak szarpiemy masę cukrową. Szarpiemy ją. Okej, okay. Ja słuchajcie, później jeszcze zrobię na filmie zbliżenie, że będzie widać, powinno być widać troszeczkę lepiej niż w tej chwili, ale tu widać. Czyli na przykład masę misia jechałaś po prostu pociągnięcia takie z góry na dół, a tutaj jakby pod włos. A tutaj jakby w różne kierunki. Okay. Ten miś łapie ostrość, a ten nie łapie ostrości. Nie wiem dlaczego on to robi, bo na nie ciągle jest. Skupił się tak. Okej, może tu. O. Po prostu ruszam skalpelem sobie tak, o, niedbale tak, jakby w inne strony. I ta masa w tym momencie się robi taka poszarpana, jak frotka wygląda.
O. Kruszko. Dobra, czyli ja go tak zrobię. No tutaj tego nacina figurki, to jest tak na dobrą godzinę, żeby sobie tak siedzieć i tak sobie powolutku każdy włosek Teraz załapało idealnie. Ponacinać, nie? A na tym, o, to tak sobie szarpiemy. Dobra. Dobra. Ja go tutaj chociaż trochę... Takie nacinanie to takie mało jest może kreatywne i atrakcyjne na live'a, no ale... O, a teraz? Okay. O, teraz jest tutaj. Dobra. Jesteśmy, jesteśmy. Okay. Ja musiałam głośniej włączyć, bo moje dzieci zapomniały, że mamy sesję na żywo chwilowo. Okay. Paulina pyta, czy takie włoski misia wykałaczką też wyjdą? Chyba nie, chyba nie. Tutaj akurat nie lepiej mieć skalpel, bo on jest takie ma gładkie i cieniutkie ostrze. Zaraz spróbuję. Wykałaczką się genialnie robi te włoski. I jak spieszy mi się w pracy, to biorę sobie pęczek takich wykałaczek, związuję je gumką, recepturką i mam taki pęczek, którym sobie, zaraz zresztą pokażę to. O. Biorę sobie taką grupkę wykałaczek. Nie wiem, czy to widać, ciach, coś takiego. Widać, dobrze. I w tym momencie od razu mam takie poszarpane jakby tą masę. Bardzo szybko wtedy idzie to robienie futerka, ale to jest to futerko takie, jak frotka wygląda. Nie? Czyli ono będzie takie, o, coś w tym stylu. A te cia, zaraz spróbujemy. Czyli uzyskamy inny efekt, robiąc to skalpelem, tak, inny efekt. Tak. Dokładnie. Jeżeli tak. Jeżeli weźmie się wykałacz. Trochę to, tak, to futerko będzie troszkę grubsze, ale to też jest fajny efekt wykałaczku. Czyli też można. Tak. Też można spokojnie. Skalpelem jest więcej roboty. Jest bardziej delikatne, ale jest dłużej. Więcej roboty na pewno. To może tak działać jak terapia. Tak, tak. Usiąść sobie i po prostu działać. Tak. Na nerwice. No, może tak będę trzymać. Teraz chyba widać, nie? To, coś. Widać? Robię. Tak, no. Wiesz co, faktycznie kamerę mamy troszeczkę wysoko, ale tak jak ja wspomniałam, na filmie ja po prostu zrobię zbliżenie, także wróćcie sobie do tego filmu później już jak skończymy sesję i wyedytuję film tak, żeby było widać konkretnie te zbliżenia. Dobra, to ja jeszcze szybko tą głowę zrobię. W międzyczasie jeszcze mogę coś, nie wiem, poopowiadać i będę tu nacinać, żebyśmy na... jeszcze oczy pokazali. Pokażemy, jeżeli możesz, Jowitka, za chwileczkę też tak wspomnieć o oczach, bo było pytanie, jak uzyskałaś tak ładny połysk na oku, tak, no misia, właśnie, pewnie tak, tego, który siedzi tutaj, bo on już jest skończony. Tak, tak, właśnie już pokazuję, tylko tego trochę tutaj... Ponacina. Ja ten połysk uzyskałam lakierem spożywczym. To jest taki lakier w buteczkach. On jest dostępny też w sklepach cukierniczych, ale to jest ten taki żółty, bo jeszcze są dostępne lakiery na bazie syropu glukozowego. Ja akurat nie zawsze pracuję na tym tak zwanym szelaku. On jest świetny i mówię, super mi się łączy z barwnikami w pyłku.
gdzie sobie robię z nich taką fajną lakierobejcę i sobie maluję, czy tam na tortach, czy na figurkach jakieś wzory. Więc jest świetny. No i oczywiście połysk w oku to jest coś, co nadaje takiego życia twórca. Więc tak jak nie trzeba całej figurki lakierować, to ten połysk zawsze warto dodać, nie? W oczkach. Super. Ja słuchajcie, tak, ja znowu się powtórzę. Będą linki do tych materiałów, czyli jak ktoś na przykład nie wie o jaką glazurę, bo to się chyba dokładnie nazywa glazura jadalna. U nas to się nazywa lakier spożywczy albo szelak, jeszcze słyszałam, że też na to się mówi. Okej. To będą wszystkie linki na stronie tutorialu, będzie można sobie zobaczyć i spróbujemy podlinkować to do konkretnych produktów, że będzie można prosto znaleźć. Moniko, te półkule to jest po prostu paleta do rozrabiania barwników. Ona tutaj służy tylko i wyłącznie do pomocy, no do paleta, do farb. Tak, no właśnie zaraz pokażę, jak z barwnikami pracuję. To tak. Te kolory, które mi się przydadzą, czyli mogę sobie trochę jaśniejszy, różowy połączyć z ciemniejszym. No. Nie? Mogę sobie zmieszać te kolory. Chyba tym pędzelkiem będzie lepiej, bo on jest taki bardziej... Czyli tutaj tokiem... pracujesz barwnikiem na sucho w tej chwili. Tak, tak. Tu sobie cieniuję na sucho, a oprócz tego jeszcze namalujemy jeszcze mu tylko i to też na sucho, powiedzmy, brwi. I teraz wezmę lakier. Tutaj sobie wlałam. On jest taki miodowy trochę w kolorze, także no najsłabiej to wychodzi na białym, jak mamy coś przelakierować, ale już na innym kolorze wychodzi super. I sobie zmieszam na przykład z brązowym barwnikiem i zrobię troszeczkę ciemniejszy troszkę nosek misia. I jeszcze nie wiem, czy to dobrze widać. Widać. Tak, ciach i ciach. No i w tym momencie one się błyszczą. Dobra. Okej. Tak, także do tego ten lakier właśnie służy. Tu trochę uszy. No i teraz będę szybciutko go tutaj nacinać jeszcze. Ty, Madziu, pytaj, a ja nacinam. Właśnie szukam pytania. Dominika, przepraszam, bo tych pytań, tutaj komentarzy leci dość sporo, że ja nie, szczerze powiedziawszy, nie nadążam i nie widzę wszystkiego. Dominika, czy możesz powtórzyć swoje pytanie? Bo pisze, że coś było, jakieś pytanie odnośnie książki. To w międzyczasie, jak Dominika tutaj mi napisze, pytanie jest od Anety, czy pędzelki, których używasz, są to jakieś specjalne spożywcze? Używam bardzo chętnie tych Wiltona, to są typowo spożywcze, ale do takich precyzyjnych, malutkich prac używam często takich pędzelków dla plastyków, po prostu ze sklepu plastycznego też mi się bardzo przydają.
No, ale dla bezpieczeństwa warto się wyposażyć w tego typu. No i te oczywiście Global Artist Network to są te już typowo dla profesjonalistów, gdzie tutaj mówię bardzo, bardzo cieniutką linię możemy takim pędzelkiem uzyskać. Nie wiem, czy to też widać, jakie one są cienkie, ale są naprawdę jak włosek. Nie? To jest ten rodzaj pędzelków. Dobra. Im sobie więcej czasu damy na modelowanie takiej figurki, tym wiadomo, ten efekt będzie lepszy, no bo tutaj samo nacinanie powinno się tak godzinę poświęcić, żeby to wyszło idealnie. Czyli Ja po na przykład prostu jak działać figurkę. sobie skalpelkiem. Tak, W to jest ramach fajne, nie? relaksu. Tak. Ja mówię, jak figurkę człowieka tak na konkurs przygotowywałam, to 2 dni, nie? Takiej pracy, To dźwignę moje nerwy. żeby cały strój dopracować, wszystko ładnie. No to niestety tego czasu trzeba trochę poświęcić. Było, słuchajcie, tutaj pytanie w międzyczasie, ile za taką figurkę powinno się liczyć klienta? Słuchajcie, to jest pytanie bardzo trudne, dlatego że na koszt takiej figurki składa się bardzo wiele różnych komponentów, nie wiem jak to powiedzieć. Tak. Każdy z nas, niektórzy mają wprawę w robieniu figurek, a niektórzy nie. Zależeć będzie to od wielkości, zależy będzie to od czasu, jaki poświęcicie na zrobienie takiej figurki, od tego, ile detali na takiej figurce jest. To ciężko powiedzieć. To też będzie zależeć od tego, gdzie kto mieszka, prawda? Bo rynek sprzedaży też się różni cenowo. Ja zawsze polecam, żeby każda osoba sobie usiadła, wyliczyła te wszystkie koszty, czyli wyliczyła koszt masy cukrowej, koszt waszej pracy, w sensie ile godzin na to poświęcacie. Tylko mówię, że tutaj to zaczyna się troszeczkę robić problematyczne, bo nie jedni mają wprawę i talent i robią taką figurkę znacznie szybciej niż ktoś inny. Więc konkretnie nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, ale jest to dosyć sporo pracy. Nawet takie prostsze figurki to po prostu nie robimy tego w 5 minut, prawda? Tak, ten czas poświęcony to jest właśnie. Dokładnie. Tu dokleiłam rączkę. To taką po Ogląda prostu. nas tutaj Monika Fiedorczuk. Ja zawsze podziwiam jej figurki, więc słuchajcie, naprawdę. Trudny temat z wyceną figurek. Na pewno nie powinny być tanie, bo im więcej takich figurek na torcie, tym większa ilość czasu, tym większa ilość masy. W sprzedaży liczy się też nasz talent, to co potrafimy zrobić, jak ta figurka będzie wyglądać. Naprawdę, no jest to trudny temat. Mamy akurat na stronie Akademii w sekcji z tutorialami cały wpis poświęcony temu, jak wycenić tort. Tam jest bardzo dużo dobrych informacji, i to się odnosi nie tylko do tortu, to się odnosi po prostu do wyceny naszej pracy. Także warto tam zajrzeć. Tu dodaję troszeczkę jaśniejszej masy do środka, do uszy misia. O, tu i tu. Dokładnie, Monika mówi, że to jest przede wszystkim od umiejętności. No, składa się na to dużo, umiejętności jak najbardziej. Ja do figurek ich nie mam. Na pewno Nie, masz. no, mam swoje ulubione rzeczy, które mogę robić codziennie. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś pyta mnie o tort z figurkami, to próbuję nakierować na coś innego, na to, co ja wiem, że umiem zrobić. I umiem zrobić dobrze, bo też nie chcę, słuchajcie, dać komuś czegoś, z czego ja sama bym była niezadowolona. Ale dobrze, wracając jeszcze tutaj do innych pytań, zaraz zobaczę, co tutaj w międzyczasie. Padały pytania dalej o na jakiej masie pracuje Jowita. Słuchajcie, Jowita pracuje na masie lapet w tej chwili.
Tak, to jest ta masa. O, model pasta lapet. Taka masa wymagająca, ale dająca przepiękne efekty, więc myślę, że warto się z nią zapoznać i nauczyć się na niej pracować, bo później te efekty są naprawdę świetne, jeśli chodzi o skórę człowieka. Jest taka delikatnie przejrzysta, więc naprawdę mi się podoba ten efekt końcowy. No, ale ciepłe ręce ewentualnie można delikatnie w chłodnej wodzie opłukiwać co jakiś czas, żeby nie mieć aż takich ciepłych dłoni. I przede wszystkim, żeby w pomieszczeniu nie było za ciepło, jak się na niej pracuje. Przepraszam Was, tak jak już wspomniałam, muszę od czasu do czasu wyłączyć swój mikrofon, bo piątka dzieci szaleje u mnie w domu i trudno jest kontrolę mieć nad nimi. Dobrze, wrócę teraz z powrotem, bo na razie mam chwilę spokoju, dzieci się przeniosły do innego pokoju. Okej. Iwona pyta, jak długo powinna schnąć taka figurka, zanim ustawimy ją na torcie i czy można ją wykonać kilka dni przed? Tak, jak najbardziej kilka dni przed, a jeśli chodzi o schnięcie, no to zależy od chyba od temperatury pomieszczenia. Jeżeli będzie bardzo ciepło, no to ona pewnie nigdy nie wyschnie za bardzo. Dobrze, żeby w pomieszczeniu była klimatyzacja i żeby nie było za duszno, za gorąco. To wtedy, ja wiem, no jak się robi takiego misia powiedzmy 1,5 godziny, no to będzie ok, jeżeli on był robiony we w miarę chłodnym pomieszczeniu. I też zależy to od rodzaju masy cukrowej, bo niektóre masy wymagają właśnie zasuszenia po poszczególnych elementów. Ta akurat nie, bo ona po prostu się buduje po kolei, nie? Każdy element i to mi od razu zastyga. Więc może dlatego ja tak też się sugeruję tutaj lapedem. Nie wiem, czy starać się czekać przy każdym tam etapie. Ja właśnie tutaj wspomnę, bo często osoby początkujące, może to dla nas, dla tych osób, które robią torty dłużej, może to być zupełnie banalna i oczywista sprawa, ale słuchajcie, są różne masy cukrowe przezdruczone do różnych rzeczy, prawda? Inną masą cukrową obkładamy tort, a innej masy cukrowej użyjemy do budowania figurek i jeszcze innej użyjemy na przykład do robienia koronek. Więc kiedy tutaj Jowita pracuje na masie lapet, która jest przeznaczona konkretnie do właśnie robienia figurek. I ona już sama z siebie będzie szybciej schła, możecie poprawić moją polszczyznę, niż na przykład masa cukrowa do powlekania tortów. Nie znaczy, że nie można zrobić figurki z masy cukrowej do powlekania tortów, tylko wtedy trzeba ją odpowiednio usztywnić tylozą lub tam właśnie CMC. Ale dużo prościej i dużo prościej, szczególnie dla osób początkujących, jest kupić sobie odpowiednią masę do projektu, jaki robicie. Tak. Moje pierwsze figurki to też były wszystkie z masy do obkładania, właśnie wymieszanej w jakiejś tam proporcji z CNC, tak. Bo ja jeszcze nie, ja szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że takie masy istnieją parę lat temu, jak model typowo pod figurki. I dopiero z czasem się nauczyłam, jakie to są rodzaje mas. Zresztą one chyba cały czas powstają, ciągle są nowe masy. Na przykład tak. Teraz ta masa, masa Saracino do kwiatów. Mhm. Ona jest świetna do robienia różnych strojów figurek, gdzie ja buduję sobie sukienki, czy jakieś koronki przy figurce i to wszystko właśnie z masy do kwiatów zrobione. Wtedy są bardzo takie delikatne, zwiewne. Dobra. A właśnie, padło tutaj pytanie w międzyczasie, Jowita, czy spódniczka na zajączku jest zrobiona z papieru waflowego, czy tak, masy? Tak, zaraz to właśnie pokażę, tak, tak, tylko te dobrze. Tutaj mu doczepimy. I teraz pytanie też od Sylwii, czy figurki wykonuje się na konkursie i ile czasu na to jest? Nie wiem na tych konkursach, bo Jowita jeździ na takie konkursy, że tak powiem, już dla bardziej zaawansowanych, na takich podstawowych, dostępnych, że tak powiem, dla nas, którzy robią torty na co dzień. Nie, przywozisz po prostu gotowy, wykończony tort już z figurkami, ze wszystkim i on jest oceniany. Na tego typu konkursach, czyli na przykład jak Cake International, czy
konkursie tutaj na Expo na Florydzie. Gotowy się przynosi, ale Maciu, powiedz, bo to Jowita, zależy, jakie ty masz. No, bo to zależy, jaki to jest rodzaj konkursu. Właśnie, no właśnie o tym mówię. Bo ten konkurs, gdzie przywozi się już gotowy tort, to jest taki rodzaj olimpiady, nie? Gdzie tam są docenione w formie takiej olimpiady, natomiast na tych konkursach stricte takich już z zawodami na miejscu, no to wtedy na mistrzostwach właśnie świata, no to wtedy trzeba na miejscu przygotować tort. Na mistrzostwach Polski tak samo zresztą, trzeba przygotować i ciasto, i figurkę. Ja musiałam na przykład ciasto, które mogłoby się znaleźć w torcie i później wykonać atrapę tort, obłożyć atrapę, znaczy przygotować dekorację na atrapie tortu, która była jakby taką miniaturą tego tortu, który przez pół roku dosłownie robiłam, ale musiało się tam znaleźć wszystkie techniki, jakaś figurka, takie rzeczy, żeby udowodnić, że ten cały tort to jest moja praca, nie? Że to tylko ja to wykonywałam. Także to jest taka forma jakby sprawdzenia jury zawodnika, czy na pewno on jest autorem przywiezionego tortu. Tak. Mhm. No to tak, jak wspominałam, dla takich szaraków jak my mamy i konkursy, gdzie się przywozi gotowy tort. No jest to potworny stres, bo to... Na pewno. Mi się nawet teraz ręce trzęsą, a co dopiero, no mówię, na konkursie to... No ciężko się na przykład lukruje haftowane pierniczki, jak się ręce trzęsą, no ale no niestety, no, trzeba to jakoś przemóc. No jest to ciężkie zadanie na pewno, no tak samo przygotowanie ciasta dla jury, podanie go do degustacji, stres, czy zostało równiutko każda warstwa zalana, czy jest wszystko idealnie w środku. To już jest inny poziom, Jowita, to dla takich mistrzów jak ty, dla nas to... Ja tutaj śmiałyśmy się z Jowitą, że przed każdą sesją taką na żywo mamy stresa. Tak, i ja mimo, tak, że już drugi rok prowadzę akademię i drugi rok mam sesję na żywo, to mimo wszystko dalej przed każdą sesją jest jakiś stres i człowiek się denerwuje. I ma nadzieję, że wszystko pójdzie jak należy. Jola się pyta jeszcze, czy narzędzie drezdeńskie jest, czy dobre jest do masy saracino i do każdej masy do modelowania? Myślę, że jak najbardziej. Tak, ja myślę, że to do każdej masy, bo to jest taka podstawa. A, bo wiesz, ona pyta o metalowe narzędzie drezdeńskie. Aha, metalowe. Tak, ale u mnie to jest chyba kwestia przyzwyczajenia, bo ja się tylko do tego tak przyzwyczaiłam, że jak mi się raz złamało, to potem miałam taki problem, żeby znaleźć to samo. No bo nie wiem, mi się jakoś tak ręka przyzwyczaiła, że musi być to. Ale są też metalowe, to prawda. Jak ktoś już tam ileś lat pracuje takim, no to jak się chyba od początku by przyzwyczajał do metalowego, to może mu będzie też idealnie na takim metalowym pracować. To mówię, jest chyba kwestia przyzwyczajenia, wyboru jakiegoś. Czym nam się tam łatwiej, na przykład jeśli chodzi o metalowe w ogóle elementy, to te kuleczki do kwiatów, to warto, żeby były metalowe, bo plastikowe to nie bardzo działają, jeśli chodzi o tam to przyciąganie tych płatków różyczki czy kwiatków drobniejszych, zdecydowanie te metalowe. Agnieszka się pyta, czy planujesz jeszcze wystąpić na międzynarodowym konkursie? Na razie nie. Teraz mam nadzieję, że będę w jury mistrzostw, no będę mistrzostw Polski gdzieś tam, także jestem członkiem jury i teraz czekam, kto nowy pojedzie, wystartuje reprezentować nasz kraj na mistrzostwach świata. No ja na razie nie planuję chwilowo. Chociaż no to nigdy nie wiadomo, czy kiedyś to się nie zmieni. I nie wrócę, tak. Dobrze, ale no to czekamy na targi Expo. Miejmy nadzieję, że odbędą się, jak nie w tym roku, to w następnym, że wrócimy do jakiejś normalności i będziemy mogli podziwiać i pracę innych i przede wszystkim poznać osobistości z branży. Tak, bo to jest bardzo fajne, że tam się można właśnie tyle osób poznać i zobaczyć tak pracę takich utalentowanych sugar crafterów, więc to jest świetne miejsce. Zdecydowanie. Tak.
Dobrze. A Dominika pytała w międzyczasie, jak z wysyłką książki do Anglii. Słuchajcie, Jowita, wysyłamy książki na cały świat. Także nie ma żadnych problemów z wysłaniem książki do Anglii. Zresztą już parę książek zostało wysłanych i do Anglii, i do Stanów, i do innych krajów. Także jak najbardziej. Oczywiście no, koszt wysyłki będzie troszeczkę wyższy niż na przykład koszt wysyłki książki w Polsce, ale myślę, że wszyscy się z tym liczą. I przez stronę Jowity, bezpośrednio u niej, i przez stronę Akademii możecie książkę jej zamówić i koszt wysyłki na stronie Akademii, wiem, że wyskakuje automatycznie, pokazuje się na podstawie adresu, na jaki chcecie książkę wysłać. Zdaje się, że to jest 20 czy 25 zł na terenie Polski. Sprawdźcie, bo mogę się mylić. I chyba było 90 zł do Anglii, jeżeli dobrze pamiętam. Ale sprawdźcie. Jeżeli tak jak powstałem, wejdziecie na stronę Akademii, w zakładkę sklep, tam jest sekcja z książkami, tam znajdziecie książkę Jowity i można zamówić. Mhm. Dobra. Aha, i no i jeszcze nam się została ta spódniczka. Tak, bo było pytanie odnośnie spódniczek. Taką muszę sobie ręce wytrzymać. Monika pyta, w jakiej cenie książka. Moniko, książka kosztuje 150 zł, plus oczywiście koszt wysyłki, więc tak. Jeszcze troszeczkę. Mamy następne pytanie. Monika się pyta, czym najczęściej wypełniasz duże figurki? Słyszała o ryżu preparowanym z piankami. Ja są jeszcze inne metody wypełniania jakichś już takich dosyć sporych figurek. Jowita, powiedz ty coś na ten temat. Ja szczerze mówiąc jestem specjalistką od małych figurek. Tak na takich dużych wypełnionych ryżem jeszcze nie przygotowywałam, ale myślę, że to jest świetny sposób. To jest ten ryż preparowany, to są te płatki śniadaniowe, też często używane w Stanach, czy nie wiem, czy w Stanach, czy w Anglii, ale to są Rice Krispies, zdaje się, wymieszane z piankami marshmallow. I to jest taka masa, w której można sobie zbudować środek figurki. Ja powiem od siebie. Ja teraz tam styropian gdzieś tam pakowała, ale faktycznie jest dużo lepszym pomysłem będzie to, tak. Słuchajcie, to zależy, bo ja osobiście zrobiłam niektóre elementy w tortach antygrawitacyjnych, czy właśnie w większych figurkach. Jest na stronie Akademii tutorial z psem w takiej dużej filiżance, więc cała głowa psa jest zrobiona akurat tam na styropianie, więc można duże elementy wypełnić w środku ryżem preparowanym lub jagłą preparowaną z piankami marshmallow. Można wypełnić je styropianem, można wypełnić też folią aluminiową mocno zbitą. Są różne na to sposoby, jak to zrobić, ja pokazywałam właśnie w niektórych tutorialach. Zalety ryżu preparowanego są takie, że jeżeli wypełnicie coś styropianem, no to ten styropian przychodzi w jakimś danym kształcie, tak? I resztę kształtu tej figurki wtedy trzeba nadrobić masą. Jeżeli potrzebujecie konkretnego, niestandardowego kształtu, wtedy tu się przydaje właśnie ryż preparowany, bo do pewnego momentu można go uformować tak, jak wam potrzeba. Więc jest dosyć często używany, no, szczególnie w tortach antygrawitacyjnych w jakichś postaciach. Może jeszcze tylko powiem, że mi to się zdarzyło przede wszystkim formować większe kształty, czy jakieś postacie z baśni, no to były zawsze już bezpośrednio z ciasta rzeźbione elementy, gdzie po prostu, ale wiadomo, że jakby to miało być bardziej szczegółowe, no to już by się przydało taki wynalazek, jak ten ryż preparowany z... Tylko nie wiem, czy jest jakaś różnica między ryżem preparowanym, a tym Rice Krispies w użyciu, bo ryż jest taki bardziej... Tak, jest zdecydowanie, słuchajcie, powiem tak, no... U nas, ja mieszkam w Stanach, Rice Krispies przychodzą ogólnie gotowe jako deser dla dzieci, tak. Gdzie już są wymieszane z piankami. Ja akurat takich nie używam, bo ja lubię przygotować sobie sama, więc kupuję, to jest po prostu takie płatki śniadaniowe,
One są bardzo delikatne. Ja może zaraz złapię i pokażę. A ryż preparowany jest grubszy. Można go użyć również, wtedy trzeba go odpowiednio uformować i ściąć po przygotowaniu formy. Raczej wydaje mi się, że w Polsce lepsza będzie do tego jagła preparowana, bo to są mniejsze kuleczki. I po prostu te kształty można lepiej przygotować w tym momencie. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko ten Rice Krispies jest tak delikatny, że można go po prostu tak jakby zgniacać. Gnieść. Tak, można go zgnieść, zresztą trzeba przy budowaniu takich elementów go porządnie wtedy przygnieść, żeby on się trzymał mocno i żeby po prostu zastygł na taką solidną masę, a nie rozsypał się w jakiś sposób, tak? A no tak, tylko że w Polsce w ogóle on jest raczej niedostępny. Nie można go. No to... Na zamówienie bywa w takich sklepach z zagraniczną żywnością, na przykład u nas jest taki sklep i tam można go dostać, ale to też nie zawsze, nie? Także to tak... Aha, no to tak, no to próbowałabym wtedy z jagłą preparowaną, dlatego że jest po prostu mniejsza. Dobrze, słuchajcie, przestanę gadać, bo Jowita zaczyna się robić spódniczkę. Tak, ja tylko jeszcze pokażę tą spódniczkę, to jest po prostu papier opłatkowy, ale inny rodzaj, to jest rodzaj papieru do nugatu. To jest papier do nugatu i on jest zupełnie delikatny. A to nowość dla mnie. Jowita, czy to jest tak samo coś jak papier do sajgonek? Nie. Nie, jeszcze coś innego. O, okej. To jest papier do, to trzeba wpisać w internecie, papier do nugatu i ja go zamawiałam przez Amazon, gdzieś z jakiejś chińskiej strony, daleko, daleko. W książce właśnie kopciuszek czy na okładce, on ma całą suknię z tego przygotowaną, więc jak przygotowałam suknię, no to każdy z tych elementów sobie tam marszczyłam, taki kwadracik i to później jeszcze pyłek i pyłkiem cieniowałam, znaczy najpierw cieniowałam pyłkiem, później marszczyłam kwadracik i przyklejałam delikatnie na klej. No tak czy siak, tu chodzi o to, że ten papier można ciąć nożyczkami, tylko że on jest strasznie delikatny. On od razu reaguje na wilgoć, nawet w dłoniach już mi się zaczyna skręcać, bo jest bardzo, mówię, przezroczysty i delikatny. Jego można sobie udrapować jakoś, taką harmonijkę jakąś tam złożyć. I później na klej spożywczy przykleić do figurki. Czyli wezmę trochę kleju. Super, to nowość. Słuchajcie, ja spróbuję w takim razie z Jowitą znaleźć link do konkretnego produktu i wam umieścić na stronie w liście materiałów. On jest trudniejszy do pracy, bo tak jak papier opłatkowy można jeszcze gdzieś tam delikatnie zwilżyć i pracować nim, tak ten jest taki naprawdę wymagający, ale warto się z tym zapoznać. Efekty fajne. Świetny, tak, efekt. Dokładnie. Super. Wracając do ryżu preparowanego, to Monika Fiedorczuk ma tutaj bardzo fajny tip, czy poradę, bo słuchajcie, ja w Stanach właśnie na tym naszym ośniadaniowym pracuję, który jest mniejszy, ale Monika poleca zblendować troszkę ryż preparowany. Super uwaga. Wtedy on nie będzie taki duży, kanciasty i będzie go można ciekawiej uformować. Dzięki, Monika. Gabi się pyta, czy będziesz gdzieś stacjonarnie... A, to przepraszam, nie to pytanie, co trzeba. Czy polecamy jakieś narzędzia do rzeźbienia w styropianie? Ja osobiście nigdy w życiu nie używałam żadnych narzędzi oprócz noża, bo po prostu ja buduję te moje elementy, które mi są potrzebne z ryżu preparowanego. Ale widziałam jakieś takie noże specjalne do cięcia styropianu, jeżeli jakieś większe elementy musisz zbudować, ale ja osobiście nie polecam, bo to cięcie styropianu kończy się strasznym kurzem i nieproporcjonalnymi kształtami, ale ja od tego stronie, ale może ktoś inny, Jowita, masz jakieś doświadczenia? Ja to robię w warsztacie u mojego męża i ja sobie docinam nożem najpierw ten kształt, no bo jak, no właśnie na potrzeby konkursu musiałam takie rzeczy robić, no to nożem jakby takim ostrym, ale robisz, chyba to tak niekoniecznie, taki normalny nóż, bardzo mocno naostrzony, docinam sobie kształt, a resztę szlifuję papierem ściernym. Tak, kogo szlifuję, aż jestem zadowolona, czy tą taką dynię wielką sobie szlifowałam, także tak.
To wszystko, dobra. Wszystko tak, ale no jest to żmudne i takie, no jak się coś tam pomyli, to potem jest ciężko, więc no dobra. Karolina pyta, czy będziesz w Bydgoszczy w obecnym czasie podpisywać książki gdzieś na żywo? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że razem z Cukiernią Sowa gdzieś takie spotkanie zorganizujemy w jakimś punkcie, może w Fokusie albo w Galerii Pomorskiej, nie wiem, to jeszcze jest do zorganizowania, ale myślę, że tak. Polecam w tym momencie śledzić Jowity stronę, bo na pewno jeżeli zorganizujesz takie spotkanie, to myślę, że umieścisz tam wiadomości na ten temat, tak? Tak, oczywiście, tak. Dobra. Tak, stronę i na Facebooku, tak. Super. No dobra, to ja myślę, że tutaj ten misiusz jest praktycznie skończony. Już go nie będę tutaj skalpelem z tyłu dziabać. To jest ten papier, jakby co wygląda on tak. I myślę, że z niego można bardzo piękne, takie delikatne sukienki budować. Super, no ja nie znałam tego, więc z chęcią... Bałagan zrobiłam. No, żaden bałagan. Warto spróbować, tak. To jest dobra. Dobra, spróbuję tę kamerę trochę przesunąć do góry. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba mi się nie uda. Jesteś. No, także... Witamy. Tak. Słuchajcie, tak jak ja wspomniałam wcześniej, spróbujemy z Jowitką, Jowitka zrobi zdjęcia zbliżeniowe, tak, żeby było widać tą fakturę na misiu, na zajączku. Tak. Spróbujemy może jeszcze opisać, a ja jakby edytuję film, to po prostu zrobię zbliżenie tego momentu, więc powinno być w tym momencie na wyedytowanym filmie lepiej widać. O, właśnie jaki tak, fajny. Tak to wygląda z bliska. O. Czyli pudrowane policzki na sucho, tak, brwi pudrowane na sucho, oczka tak, podmalowane lakierem jadalnym, czy glazurą, tak, wszelak tak, jeszcze mówiłaś, że to się nazywa też, tak? Tak. Dobra. Tak to także, wygląda. Magda się jeszcze pyta, czy można barwić papier, na którym... Tak. Właśnie ja używam pędzelka i na sucho sobie te płatki papieru pocieram i później, bo na wilgotne, jakoś na mokro to się raczej nie uda go pobarwić, bo on jest zbyt delikatny. Ale na sucho można go pobarwić. Ja w ten sposób pobarwiłam całą suknię Kopciuszka. Z tego, co tam mam na okładce. A Paulina pyta jeszcze, bo przeglądam jeszcze tutaj na szybko resztę pytań. Ile czasu można takiego misia przechowywać w zamkniętym pojemniku? Ojeju, nie wiem, no ten już... Długo, to ten, na pewno. Powiem tak, ten bez pojemnika już chyba rok stoi, więc myślę, że trochę można go tam przechowywać. On akurat sobie był zamknięty w szafce i do tej pory sobie stoi. Tyle tylko, że ta masa już nie jest taka twarda, więc ona już chyba tak do zjedzenia to by była taka na świeżo, delikatniejsza. Tak. Słuchajcie, i figurki ogólnie, tak jak już robi Jowita też wspominała, przechowuje się nie w lodówce, tylko w suchym pomieszczeniu, najlepiej z daleka od światła, żeby nie straciły koloru, prawda, nie wypłowiały. Jak muszę wypadać, o, to jest suknia zrobiona właśnie z tego papieru opłatkowego. No, to taki. O, wow. Taki efekt mi się udało uzyskać na tej sukience. No to jest ten papier. Super. Dobra. Co tutaj jeszcze? Marta się pyta, czym jest posypana opaska z uszkami? Ona nie jest posypana, to struktura, prawda? Nie, to jest tylko... To jest tylko, tak jak mówiłam, tym, tak ponacinane skalpelem, o tak, sobie tak nieregularnie, póki jest masa jeszcze miękka, szarpie tą masę cukrową i w tym momencie ona się taka robi jak taka frotka, tak samo tutaj na tym. Dobrze, słuchajcie, zrobimy zbliżenie na wyedytowanym filmie, więc będzie można konkretnie zobaczyć, jak Jowita skalpelem machała w różne strony. Dobrze. Patrzę tutaj jeszcze tak na szybko.
ktoś pyta o narzędzia. Słuchajcie, jeszcze raz, już wiem, że ja już się powtarzam mocno, ale spadają te same pytania. Wszystkie listy narzędzi z linkami znajdziecie na stronie tutorialu, więc zobaczcie, na pewno nie dzisiaj, ale postaram się do jutra już mieć wyedytowany film z listą narzędzi i ze wszystkim. Jutro, wtorek najpóźniej będzie na stronie. Ja może w takim razie jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy, Jovita, jeżeli pozwolisz, dotarli do nas. Słuchajcie, na stronie Akademii, jeżeli wejdziecie na stronę Akademii, prawda, to jest nasza, tutaj jest nasza główna strona, ale to nieważne, no obojętnie, której stronie wylądujecie, na każdej stronie jest u góry, są linki. Warto wejść w tutoriale i tutaj po prostu w tutorialach znajdziecie tutorial Jovity. Jeżeli klikniecie w niego, przeniesie was to na stronę tutorialu i tak jak już wspominałam wcześniej, tutaj jest opis, jest co i jak i poniżej znajdziecie spis treści. Każda sekcja jest podlinkowana. Tutaj jest sekcja z narzędziami i tutaj po prostu będą umieszczone te wszystkie narzędzia z linkami, których Jovita użyła. Pod spodem będzie tutorial wideo, więc warto wrócić do tego i tutaj znajdziecie po prostu wszystkie informacje. Także nic nie zginie, wszystko będzie. Okay? Wracam z powrotem do Jovity. Jovita, pokaż nam może troszeczkę swoją książkę, możesz? Zdradzisz co nieco? Tak, mogę, już sekundkę. Mam ręce od model, także już pokazuję. Czy są różne gramatury tej masy do kupienia? Ja osobiście nie wiem, ale podejrzewam, że raczej tak. Warto sprawdzić po prostu w sklepach. No to może a propos tego kopciuszka nadal pokażę, że tutaj jest też tutorial, jak taką suknię wykonać. A, super. I dalej do tego jeszcze kareta. Same piękności. I też jest przepis na ciasto, w którym można rzeźbić, czyli taki cięższy biszkopt. Jest cały tutorial, jak obłożyć ciasto i przygotować takie właśnie rzeźbienia. Ja czekam na swój egzemplarz, słuchajcie, ja już troszeczkę książkę oglądałam wcześniej, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana i szczerze powiedziawszy, latam do skrzynki codziennie. Są takie strony rozkładane, że tam można sobie w ten sposób zobaczyć większe zdjęcia. Z tyłu są zdjęcia z moich tortów konkursowych, także są zbliżenia jakichś tam inspiracji. No, książka jest podzielona na cztery rozdziały, cztery baśnie. O, z przodu jest ten tort. Widać. Co właśnie tutaj tą dynię rzeźbiłam ze styropianu ręcznie całą. Dobrze. Ktoś tutaj pyta, czy można zamówić książkę z dedykacją. Słuchajcie, tak, można zamówić książkę z dedykacją. Jeżeli będziecie zamawiać, załóżmy, książkę przez stronę Akademii, normalnie przy dodaniu książki do koszyka jest tam pole, które się już nie pamiętam jak nazywa, w każdym bądź razie, gdzie można wpisywać swoje uwagi. W tym polu wystarczy po prostu wpisać uwagę, jaką dedykację się chce i że chce się w ogóle taką dedykację i w tym momencie Jovita napisze wam specjalnie coś od siebie. Tak. Także jak najbardziej i lub przez stronę Akademii, lub bezpośrednio można pisać do Jovity, jak wam pasuje. Także jak najbardziej można. Jovitka, coś jeszcze? Co ciekawego możemy więcej powiedzieć? No zapraszam, no mam nadzieję, że te tutoriale, które przygotowałam, przydadzą się, mówię, zarówno zaawansowanym osobom, jak i początkującym, bo jest takie wprowadzenie od podstaw właściwie, więc... Ja myślę, słuchajcie, ja po prostu za eksperta nie uważam siebie, ale co nieco wiem, ale tak jak wam mówię, miałam mały wgląd do książki Jovity i powiem wam, że ja sama byłam w stanie dowiedzieć się i podpatrzeć dużo ciekawych technik, o których nie wiedziałam wcześniej, więc były rzeczy, o których wiedziałam, było dużo rzeczy, o których nie wiedziałam, więc ja od siebie bardzo polecam.
i wyłączyła się moja słuchawka, więc ja myślę osobiście, że książka jest dla każdego. Tak. Dobra. Słuchajcie, dziękuję bardzo, Jowita, tobie. Gratuluję. Ja w ogóle nie powiedziałam, że gratuluję. Ja gratuluję wydania książki, bo to jest wyczyn wielki. Dziękuję. Cieszę się, że coś takiego zdecydowałaś się zrobić, bo myślę, że dla większości osób będzie to bardzo, bardzo ciekawa lektura. Dla twoich fanów również. Mam nadzieję, że to pomoc też będzie przy pracy. Czy... Na pewno. Na pewno, na pewno, na pewno wielka pomoc, więc ja polecam, jeszcze czekam już na swoją wydrukowaną kopię, tak jak mówię, latam do skrzynki codziennie, więc mam nadzieję, że to dotrze do mnie już lada dzień. No i dziękuję ci bardzo za to, że chciałaś z nami tu spędzić prawie 2 godziny swojego czasu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wystąpisz na łamach Akademii. No oczywiście, ja czekam na zaproszenie i zaraz coś organizujemy. Super. Słuchajcie, wiecie, gdzie znaleźć Jowitę. Zapraszam was do odwiedzenia też Jowity profilu na Facebooku, na Instagramie, do śledzenia jej strony internetowej. Jowita oczywiście też szkoli. Na swojej stronie i w social mediach, i internetowej na pewno zawsze znajdziecie ogłoszenia, gdzie i jak, i na jakie szkolenia można się zapisać. Książka jest dostępna. Albo można do mnie indywidualnie napisać na maila i wtedy się umówić. W ten sposób również. Jowita ma, na stronie tutorialu są linki do Jowity, social media, przepraszam. Czeka mi język, ale wiem, że wiecie, o co chodzi. Więc spokojnie wiecie, gdzie Jowitę znaleźć. Zachęcam was do odwiedzania jej stron, do kupienia książki. Myślę, że każdemu się spodoba. I dziękuję ci jeszcze raz, Jowito, bardzo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Wróćcie sobie. Mi ogromnie miło. Dni obiecuję, postaram się mieć już wyedytowany film, gdzie będą zbliżenia, gdzie będzie lepiej widać i na spokojnie będzie można sobie wszystko zobaczyć jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. Dzięki wam wszystkim i na razie, miłej niedzieli. Dziękuję. Pa.